Dobry wieczór. 31 października, mamy wtorek, 21 po nowym czasie, więc będzie magazyn LSD, magazyn w teorii o żużlu. Rafał Martuszewski, witam, nie widzieliśmy się 2 tygodnie, trochę zarosłem, ale w końcu dzisiaj są dziady, więc można. Ready? Let's begin. Liga Szyderczych Dżentelmenów się dzisiaj rozrosła strasznie. Są z nami, bo dzisiaj podsumowujemy sezon, pierwszy odcinek. Dzisiaj będzie grudziącko-krośnieńsko-krośnieńsko-grudziącko. Chyba tak to się odmienia. Także witam bardzo serdecznie, może debiutantów najpierw. Piotr Świercz, zawodnik Celfa z Wilków Krosno. Cześć Piotrze. Witam wszystkich tutaj zgromadzonych. Hejka. Piotr Bąk, rzecznik prasowy, dobrze mówię, także Wilków, Celfa z Wilków Krosno. Cześć Piotrze. Tak jest, ja wprawdzie lekko przeziębiony, podmęczony, ale jak usłyszałem, że jest streamu Rafała, no to od razu to mnie postawiło na nogi. Dzień dobry, dobry wieczór. Wejście bardzo dobrze, już zapunktował, mając proszę, brawa. Pedro, prosimy o brawa tutaj dla testa. Tak, dziękujemy. Jakub Keller, przegląd sportowy. Też lekko podziębiony, ale zwarty i gotowy. Korespondent z Grudziądza i Kamil Moryc, speaker GKM-u. Murawa, nie zieleni się w Grudziądzu, kiedy nie ma tam Kamila Moryca. Dobry wieczór wam wszystkim, czyli tobie, Rafale, Jakubie, obu Piotrom również dobry wieczór, no i wszystkim naszym widzom, którzy będą nas oglądać. No późna już nie tylko pora, jeżeli chodzi o porę roku, już pełna jesień, to rzeczywiście tej zieloności na murawie na stadionie w Grudziądzu trochę brakuje. Właśnie i o, Mateo, słuchajcie, w ogóle to jest Kolumbia. Cały spontan. Hello my friends, I come from Colombia and always want to ride in speedway motorbikes. All the best for you. Hello Mateo, I'm glad to watch your comment, to see your comment and enjoy the show in Polish as you like. Czyżbyśmy stali się również kanałem, który będzie odkrywał nowe, młode talenty dla żużla? Nie wiem, ale być może będziemy musieli Mateo kiedyś zaprosić. Chciałbym jeździć w Tarnowie. Słuchajcie, trochę nam się program nam się trochę... Tu nie ma żadnych scenariuszy. Tego drodze. Się nikt nie spodziewał. Mateo, enjoy the show. Translate somehow it, but we will continue. Może rozumiem polski. Może. Dobra, słuchajcie, mamy. Witajcie wszyscy, oczywiście nasi widzowie. Czat jest do waszej dyspozycji. Jesteśmy na żywo na Facebooku, na YouTubie. Witamy Mateo. Mateo do nas pisze z Kolumbii i chce bardzo jeździć na żużlu w Tarnowie. No zobaczymy. W Tarnowie poszukują na pewno utalentowanych żużlowców. Ale tematem jest dzisiaj podsumowanie sezonu w Grudziądzu i Krośnie, więc słuchajcie, tak jak was przedstawiałem, to pokrótce i się będziemy rozpędzać. Jaki to był sezon tak naprawdę? Piotrek, zacznij. Tak. Który? Tak, świecz, tak jak przedstawiałem, tak was przedstawiałem. Na pewno szybki sezon, to co mogę powiedzieć. Masa zawodów w porównaniu do poprzednich moich lat na żużlu, ale na pewno to spowodowało też, że nie miałem czasu, kiedy odpocząć nawet, więc tak to właśnie szybko przeleciało i sezon na plus ogólnie. Bardzo fajnie, debiutancki w Wilkach, jest okej. Okay. Mhm. Piotrek, to teraz drugi Piotrek. Piotrek, muszę jakoś to inaczej was... Piotrek Rzecznik. Piotrek młody, Piotr troszeczkę junior, bardziej doświadczony. Dobra. Piotrek dobra. Młody, Piotr będzie senior. Tak jest. No dla mnie to można było powiedzieć, że to był debiutancki sezon w tej nowej roli, w roli rzecznika prasowego. Naprawdę sporo mi obowiązków doszło i troszeczkę to był taki skok na głęboką wodę. Mówię to tak z własnej perspektywy. No, sportowo no to wszyscy wiemy, jak to się skończyło. No, Celfa z Wilki niestety w PGE Ekstralidze się nie utrzymały, aczkolwiek myślę, że zarówno ja, jak i zawodnicy, jak i też cały klub wyniósł naprawdę
dużo, dużo wiedzy, dużo doświadczenia z tego sezonu. To tak pokrótce bym mógł powiedzieć. Mhm. Jakub, twoja kolej. Na pewno pytasz o Dieckera Embrudziąc, to mogę odpowiedzieć w ten sposób. Na pewno źle zaczęty, bo zaczęło się nieciekawie. Myślę, że momentem przełomowym na pewno był mecz z Motorem Lublin, kiedy to właśnie praktycznie nikt nie spodziewał się tego zwycięstwa dodatkowo z bonusem i od tego czasu mam wrażenie, że szło coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej, no i udało się Dieckeremowi utrzymać w tym elitarnym gronie jeszcze przynajmniej na jeden sezon. Zobaczymy, jak będzie dalej. Kamil Moryc. No ja powiem tylko tyle. Rzeczywiście rok temu, kiedy podsumowany był sezon 2022 i zaprezentowana została drużyna na 2023 rok, gdzie niespodzianką całej tej prezentacji był Gleb Czugunow, który doszusował do zespołu wtedy, no to powiedzmy sobie szczerze, nadzieje znowu, że tak powiem, w Grudziądzu zapłonęły, prawda? No i właśnie to, o czym powiedział Kuba, ten początek, początek sezonu, fatalny wręcz, remis z Częstochową u siebie, potem również przegrana z Fogo Unią Leszno, no ustawiły ten początek po prostu w sposób drastyczny wręcz dla drużyny. No i niespodzianka w postaci wygranej z Platinum Motorem Lublin, zupełnie odmieniona drużyna, do drużyny też dołączył wcześniej troszkę Vadim Tarasienko, który nie startował na początku sezonu. No i taki naprawdę ogromny roller coaster zakończony na miejscu, na którym, do którego Grudziądz zdążył nas już chyba wszystkich przejść. No właśnie, jeszcze przypomnę tylko jedną rzecz, bo pamiętam doskonale sytuację po meczu z Betard Spartą Wrocław. To było już wtedy było wiadomo, że Dominik Kubera już przez najbliższy czas nie pojedzie na żużlu. Pamiętam, że wtedy już coś tam w tej drużynie zaczynało iść w dobrym kierunku. Pamiętam, że wtedy powiedziałem do trenera Śląski, że trenerze, ja mam wrażenie, że każdy inny zespół tutaj w tym momencie by przegrał. On tak tylko się popatrzył i powiedział, że... Widziałem jakby zgodę w jego oczach i potem po meczu z Platinum Motorem Lublin powiedziałem, widzi pan, nie mówiłem, on tak tylko mi przytaknął, mówi, no faktycznie. No. Ja to generalnie od tego momentu mówił zawodnikom, żeby już nic nie zmieniali, żeby szli w tym kierunku, żeby już nie kombinowali, faktycznie wtedy w tym momencie już odpaliło i to mam wrażenie, że był taki moment przełomowy w tym całym sezonie dla DKM. Ja tylko tutaj jeszcze wspomnę, zanim przejdę do kolejnych pytań. Mateo tu mnie prosi, żebym mu zaaranżował motocykl żużlowy. Na Tarnów, rok 2024. Ja nie mam motocykli. I don't have bikes. But I can może ask coś się uda załatwić. Może Maciek Markowski coś jeszcze ma. Zobaczymy. Słuchajcie, ja się łączę z wami wszystkimi, też jestem trochę przeziębiony. Piotrek, wystąpiłeś oficjalnie w 7 meczach. Jesteś tak w liście klasyfikacyjnej. 11 startów, 3 punkty, ale to chyba nie ma co patrzeć na liczby, bo to był sezon dla ciebie po tej zmianie pierwszy, tak jak sam zresztą powiedziałeś. Jak oceniasz tą atmosferę wewnątrz klubu Wilki Krosno? No i przede wszystkim chyba fajna jazda, czyli to, o co chodzi przede wszystkim młodym zawodnikom, jazda w czymś takim, w takim projekcie jak PG Ekstraligał 24. Więc atmosfera w klubie, jak ten rok, jak ta przygoda w Krośnie dla ciebie się rozpoczęła, no i same rozgrywki juniorskie. Jasne. Tak jak właśnie, zaczęło się to tak, że ciężkie wyzwanie sobie wziąłem, ponieważ U24, Liga, DMPJ-y w porównaniu do poprzednich sezonów jest to kilkakrotnie więcej zawodów, ogólnie wyjazdów, praktycznie w domu mnie nie było teraz cały czas przez sezon. Ale naprawdę bardzo fajne doświadczenie. Ligę U24 oceniam na duży plus. Jest to dla młodych zawodników, takich jak ja. Fajna metoda do rozwoju i tak naprawdę na tym się w tym sezonie chciałem skupić, na Lidze U24. A przy okazji, jeśli by się przydarzyło, to Ekstralidze też się pokazać. Była taka okazja. Pojeździłem. Myślę, że się zaprezentowałem. Teraz czeka mnie w zimie dużo, dużo pracy przed kolejnym sezonem, bo wiem, ile jeszcze mogę dorzucić od siebie. Mm-hmm.
A miałeś jakieś telefony z innych klubów przed tym sezonem? Że tak zapytam, przepraszam Rafał, że tak teraz? Teraz po tym sezonie? Szczerze powiedziawszy, nie miałem żadnych telefonów, ale może to dobrze, bo tutaj się czuję jak w domu i nie mam zamiaru opuszczać Watahy. Ja chciałem tylko, zanim Piotra Seniora zapytam, to jeszcze słówko o ankiecie, bo tradycyjnie mamy ankietę na YouTubie. Ci wszyscy, którzy oglądają nas na YouTubie, mogą zagłosować. Ci, którzy są na Facebooku, mogą się przełączyć na chwilkę albo jak tam lepiej. Ale grudziądzko-krośnieńska ankieta, która pyta, kto z tej czwórki wymienionej rozczarował najbardziej. I mam dla was cztery typy. Gleb Czugunow, Fredrik Jakobsen. To są zawodnicy, którzy reprezentowali GKM Grudziądzki w tym sezonie. I Mateusz Świdnicki i Jason Doyle. Oczywiście Jason Doyle tutaj ktoś może mi tutaj palcem wytknąć. Chodzi mi właśnie za... I to jest pytanie do Piotra. Czy Jason Doyle jako kreowany na lidera, nie przekraczający średnią jednak dwóch punktów na bieg, przypomnę sobie tylko, bo tu sobie zapisałem, to jest 13 średnia, 1,987. Ja mam zdanie, że mogliście i pewnie liczyliście na coś więcej. Czy to był ten lider z prawdziwego zdarzenia? Jak to ocenisz? No, to jest trudne pytanie, bym powiedział, chociaż ten początek sezonu, który w wykonaniu tej naszej drużyny był bardzo obiecujący, pokazywał, że nie tylko ten Jason potrafi rzeczywiście dołożyć dużo tych punktów, bo świetne występy notował choćby Wacek Milik. W drugiej części sezonu z fajnej strony pokazywał się kapitan Andrzej Lebiediew. Jason dokładał ten ważny pierwiastek. Myślę, że jakoś bardzo i włodarzy klubu i myślę, że też kibiców nie zawiódł, bo w większości spotkań jednak to on był tym zdecydowanym liderem i pokazywał to po prostu na torze. A Kuba, ty jakbyś to ocenił tak z boku jako dziennikarz i obserwator? Ja generalnie... Bo teraz będziesz musiał komentować go... musiał obserwować... Generalnie teraz tak. Może co powiesz. Tak, nie powiem, wiem, że w spadku otrzymał Jasona Doyle'a. Już, nieoficjalnie, tak, bo dopiero jutro rusza okienko. Aczkolwiek ja myślę, że... Ja się spodziewam na pewno dużo więcej po Glebie Czugunowie. On wyskoczył, tak jak Kamil Modrys tutaj powiedział, troszeczkę przenośnie diabłu z pudełka w tym Grudziądzu. Spodziewałem się takie równie mocnego uderzenia na torze. Ja wiem, że on się borykał z wieloma problemami. Trener Ślączka mówił, że bardzo emocjonalnie do tego podchodził, że sam trener Ślączka do niego jeździł, mówił, że nie było mu na pewno lekko, aczkolwiek miałem wrażenie, że coś go pchnie w tym Grudziądzu do przodu, że stanie się jeszcze bardziej klasowym zawodnikiem, aczkolwiek niestety tak nie wyszło i mam wrażenie, że chyba przy tym Glebie Czugunowie bym ten krzyżyk postawił. A Piotrek, gdybyś tak... Piotrze. Piotrek to Piotrze. Gdybyś, no bo tak, słuchajcie, zatrzymajmy się chwilę przy tych wilkach. Te dwie wygrane pierwsze na początku sezonu musiały wlać we wszystkich was w klubie pewną dozę optymizmu. Tu chyba nie będziecie zaprzeczać. I co później? Ta sytuacja z Torem przesądziła, czy jednak kalendarz się okazał zbyt trudny i taki nie do przeskoczenia. Myślę, że tutaj nie ma co jakoś skupiać się na tym kalendarzu, bo wiadomo, każdy zespół tam w danym okresie po prostu musi się zmierzyć z tym swoim rywalem. Myślę, że też bardzo, ale to bardzo szkoda tego pierwszego meczu, pierwszej kolejki wyjazdowej w Lesznie, bo tam naprawdę to zwycięstwo było krok, wszyscy pamiętamy, jak to się skończyło. Śmieję się do dzisiaj setka paliwa, której być może właśnie tam zabrakło, czy jakieś tam nieporozumienia po prostu. Których pokłosiem był fakt, że Andrzej Lebiediew stracił cenne punkty, które być może właśnie zadecydowałyby o tym zwycięstwie. No i wówczas tak naprawdę byłby, nie pamiętam, czy tam się coś po drodze przydarzyło, ale chyba byłby komplet zwycięstw po tych trzech kolejkach. I też może to by się wszystko inaczej później poukładało. Moim skromnym zdaniem rzeczywiście właśnie ten mecz z Gorzowem u siebie, to był taki rzeczywiście punkt zwrotny tego sezonu, gdzie wszystko by się wydawało, było dużo kontrowersji związanych z tym spotkaniem, ale gdyby ono dalej się toczyło, tak naprawdę to my byśmy wychodzili, mówię w imieniu klubu oczywiście,
być może na prostą, być może właśnie do prowadzenia. No, wyszło jak wyszło, ten mecz został zakończony, no, było dużo kontrowersji z tym związane, no i później to wszystko jakby się trochę posypało. Piotrek ten tor, Piotrek, no dobrze, Piotrek, Piotrek ten tor, tak z punktu widzenia specjalisty, który siedzi na tym motocyklu, on był tak zły i trudny do jeżdżenia i możesz, ja wiem, że powiesz z perspektywy gospodarza, który go zna doskonale, ale tak jeździsz po wielu torach, więc co było problemem takim głównym według ciebie na tym torze? On nie dostał czasu? Tego toru w tym sezonie? Tak, w Krośnie. Na pewno mało czasu, bo jednak była budowana trybuna i ciężkie sprzęty wjeżdżały na ten tor. I ciężko było tak naprawdę coś więcej z tego toru zrobić, ponieważ nie było tak naprawdę kiedy. I moim zdaniem tor był dla wszystkich zawodników jednakowy i tam jakoś U24 i wszystkie mecze objechaliśmy, więc też nie ma co tutaj mówić. Ale to jest tak, kurczę, no nie chcę was ciągnąć za język, ale to jest tak, że niektórzy mogli troszeczkę przesadzać z tymi negatywnymi opiniami, no bo wiecie, no ten tor się jednak momentami tak dziwnie zachowywał, jak się po nim chodziło, nie? Ciężko mi powiedzieć, tak naprawdę. No dobra, każdy dobra. To jeszcze zostając przy temacie krośnieńskim, Piotrze teraz, jak jesteście po całym sezonie w PGE Ekstralidze, już wiecie, jak to wyglądało organizacyjnie. Ja tu pochwalę organizację w Krośnie, bo to poza tym jednym incydentem z kibicami niezadowolonymi, to w ogóle super atmosfera i chyba fajna przygoda. Ale gdybyśmy dzisiaj mieli marzec 2023, coś byście zmienili, mając ten skład oczywiście ten sam. Coś by było inaczej jako klub? Oj, no. Trudno powiedzieć, bo tak naprawdę no, zaczynalibyśmy z tego samego, chyba że mówisz z tym doświadczeniem, które zrobiliśmy. Tak. Wiesz, trochę, co zawiodło. Co zawiodło teraz i co można by było zrobić inaczej? Na pewno byłyby jakieś kwestie, które można by było poprawić, no bo wiadomo, no ten rok doświadczenia to naprawdę sporo nam dał pod kątem nawet patrzenia na całą organizację, chociaż co do niej to akurat też nie ma zbyt wielu zarzutów. Wiadomo, że no ten tor to było takie, można powiedzieć, główny punkt uwagi. No każdy przyjeżdżał do Krosna i już po tym incydencie pierwszym, poważniejszym, który się zadział w tym sezonie, no to wiadomo, od czego było zaczynane zazwyczaj. I jeszcze tak naprawdę czasem tak bywało, że dobrze goście nie przyjechali na stadion, a już trzeba było właśnie tam o wszystko zadbać, żeby było tak, jak należy. No. Trudno powiedzieć, co tak naprawdę trzeba by było zmienić, żeby to wszystko no, poukładało się inaczej. No, rzeczywiście trzeba by było doznać tego sezonu jeszcze raz i przeżyć to wszystko, żeby się o tym przekonać. Cześć Tomasz, cześć Matej. Są pytania do Piotrka, zaraz będziemy je wyświetlać, ale damy się wypowiedzieć Kamilowi, bo Kamil tą przygodę z PGE Ekstraligą w Grudziądzu i wcześniej nie tylko, to już kilka lat przeżywa, ale ciągle jednego brakuje w tym Grudziądzu. Play-offów. I czego zabrakło, Kamil, tym razem? I kiedy to nastąpi następny raz? Zabrakło play-offów, no co mam mogę powiedzieć? Czego zawsze. A czego zabrakło do play-offów? Zabrakło punktów. Punkty były bardzo ważne, żeby być w play-offach, tych punktów brakło. No tak jak ja już mówiłem to chyba kilkukrotnie, trochę jednak ta szarża z Glebem Czugunowem, który też jak wspomniał Kuba, nie spełnił trochę nadziei, rozmontowała drużynę przed sezonem. I to w zasadzie trzeba było budować w trakcie już trwania sezonu od nowa. Ja przyznaję się też szczerze, myślałem i spodziewałem się dużo więcej po Frederiku Jakobsenie, że on będzie dużo lepiej punktował. Natomiast no, niestety dała o sobie znać również kontuzja Nikiego Pedersena w trakcie sezonu. No i mimo tych 18 punktów
na początku sezonu, znakomity występ. To gdzieś przysłoniło nam w ogóle obraz tego wszystkiego, jak Niki był przygotowany, w jakiej był dyspozycji. No i tak naprawdę z zawodnika, który był ważnym punktem, no, stał się kimś, no, kto nie potrafił dojechać nawet do mety. Pamiętam te słowa Marcina Kuźbickiego podczas jednej z transmisji, jeśli dobrze pamiętam, że powiedział, że to jest Niki P-D-D-D-D-R-Z. Prawda? To znamienne było. No, no, mnie też, że tak powiem, brakowało słów na określenie tego stylu jazdy. No ale tak się niestety złożyło. No i efektem czego mamy to słynne już miejsce, gdzie GKM się trochę rozsiadł. No i nowa nadzieja, że tak powiem, w przyszłym roku. Ale jak to będzie, to ciężko powiedzieć. Ja pozwolę sobie jeszcze tylko nawiązać na chwilę do tego, co się dzieje na czacie, bo ja też mam tutaj podgląd, tak jak chłopaki też pewnie. Ale nie wiem, czy widziałeś, Rafał, dostałeś donata w wysokości 3000 kolumbijskich pesos. Ponieważ wydawało mi się... Ale czy w jednym banknocie? To jest ważne. Bierz 2000 i śnotni sobie. Dwa razy po ileś tam warte 1000 pesos, tak? Tak, słuchajcie, sprawdziłem sobie, ile to jest na polskie PLN-y tak naprawdę od razu, bo myślałem, że gospodarka Kolumbii trochę lepiej stoi. Można budować 3 złote i 8 groszy. Także. No to Rafał ma już na zapałki. Rafał 3 złote. Niektórzy tutaj piszą, polscy widzowie, do Mateo, o Jose Arcadio Moralesie. Tak, killerów dwóch. Moi drodzy, wytłumaczcie tam Mateo na czacie, kim jest Jose Arcadio Morales, bo ja tutaj z trudem powstrzymuję to. Właśnie, jest taka prośba, bo wygląda na to, że nasz kolumbijski kolega naprawdę podchodzi do tematu poważnie, ma kilka pytań i potrzebuje odpowiedzi, więc jakbyście nie zahaczali o tematy związane z filmem Killer albo Killerów dwóch, to będzie fajnie, bo może będziemy mogli jakoś mu pomóc. Mateo, if you are still with us, please send me an email. You can check it on my website, and we will contact after the show. Okay. Dobra, wracamy. Słuchajcie, bo to wybija mnie to wszystko z rytmu. Ale kontynuując to, co powiedział Kamil, czy oni by mi nie odpowiedzieli, bo trochę nie mogą, ale ciebie jako dziennikarza zapytam, czy Pedersen troszeczkę poukrywał pewne rzeczy ze swoją chorobą, na przykład ze swoją kontuzją. Nie chcę mówić oszukał, ale wiesz, w jakie tony pije klub, że klub po prostu... gdyby coś wiedział więcej, to by nie skorzystał na przykład z usług Pedersena. O, może tak. Pytasz mnie, czy Kamila? Tak, ciebie. Kamil by mi nie powiedział. Wiesz co, generalnie mam wrażenie, że Niki cały czas dąży do perfekcji. Mam wrażenie, że wypiera niektóre myśli z głowy. Wypiera myśli, że już latka lecą, że zdrowie nie te. A mam wrażenie, że cały czas chce się ścigać na poziomie. Kiedyś Janusz Lączka powiedział, że Niki Pedersen nie będzie praktycznie nigdy już w 100% sprawny, a on cały czas chce się ścigać, cały czas chce z najlepszymi, że tak powiem, na tym torze rywalizować. I mam wrażenie, że nie wiem, co się musi stać, żeby w końcu Niki Pedersen powiedział pas. Czy zataił cokolwiek? Nie wiem. Chcę myśleć, że tego nie zrobił, że po prostu zwyciężyła tutaj czysta sportowa ambicja. Myślę, że kiedy na pewno Niki powie pas, na pewno zanim zatęsknimy, na pewno będzie w strajze teraz zanim zatęsknimy, bo to jest kawał charyzmatycznego żużlowca. Uważam, że trzeba go zapamiętać i, że tak powiem, szanować każdą chwilę, którą spędza na torze, bo mówię, jeszcze zanim zatęsknimy i przynajmniej mam wrażenie, że już w tym sezonie zanim w PGA Ekstralidze zatęsknimy. Mhm. No dobra, nic, zobaczymy. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. No teraz są i w Krośnie inne nazwiska i w Grudziądzu też jakiś mały upgrade był. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. I ja tylko jeszcze powiem, że zawodnikiem najlepszym w Grudziądzu był Max Frick. I kiedy mówiłem o tym, że Jason Doyle zawiódł, to jest taka trochę ciekawostka, bo miał 13 średnią, 1,987 kreowany na lidera, nie przekroczył dwójki, to najlepszy zawodnik z Grudziądza, Max Frick, miał 12 średnią, czyli był oczko wyżej, ze średnią równą 2,0, ale tu już będziemy mówić
o sukcesie, więc tak, widzicie, jaki ten... Na pewno Niki stracił tym jak to tutaj Kamil nawiązał do wypowiedzi Marcina Kuźbiskiego, tymi tak i tak dalej. Tak. Na pewno poza sportowymi właśnie takimi zachowaniami, jak to Niki oczywiście stracił, aczkolwiek mam wrażenie, że to jest kawał nadal dobrego żużlowca, który jeżeli naprawdę się zepnie, naprawdę kiedy go potrzebujesz w danej chwili, to on spina 4 litery, jedzie i jednak... Ja generalnie myślałem, że on jeszcze znajdzie jakiś angaż w PG Ekstralidze. Myślałem, że może Falubas się skusi, myślałem, że może gdzieś wiesz, w jakiejś innej drużynie znajdzie angaż, aczkolwiek no cóż, zobaczymy. Zobaczymy. Dobrze, pytanie z czatu teraz. Bo ten program jest też dla widzów, więc zadawajcie pytania. I oczywiście Piotrek Jeździec ma pytanie. Jaki mecz był dla ciebie najtrudniejszy w tym sezonie? O, proszę. Jaki mecz był dla mnie najtrudniejszy? Myślę, że... Rozumiem, że możesz wybierać z każdej palety ligowej, nie? Koniecznie chodzi o... Na pewno mecz tutaj będzie ligowy, Ekstraliga, bo tutaj jednak presja i inne sprawy związane z tym, że jest masa ludzi nad tym i jeździ się z takimi zawodnikami właśnie jak Nicky Pedersen czy Max Frick, to na pewno działa na głowę i trzeba sobie z tym radzić. Konkretnego meczu nie powiem, bo nie mam takiego. Myślę, że i tak dobrze sobie radziłem pod względem presji, bo nie narzucałem sobie żadnej, więc ciężko powiedzieć, ale na pewno mecze ligowe mają swoją atmosferę, którą trzeba po prostu ją pokonać i jakoś sobie z tym radziłem. Mm-hmm. Pytanie do wszystkich, bo Selfa z Wilki Krosno żegnają się z PG Ekstraligą z 7 punktami na koncie. Czy wiecie, kiedy ostatni raz 7 punktów nie wystarczyło do utrzymania? Pamiętacie? Znaczy to łatwo sprawdzić, ale... Ojej. Ja nie wiem, czy tego nie sprawdzałem. Jakieś 7-8 lat temu? Coś takiego chyba. 2018 rok. Unia Tarnów spadła z 10 punktami na koncie, a utrzymała się na 7 miejscu, utrzymał się Falubas Zielona Góra i też miał 10 punktów na koncie. Tam chodziło chyba o małe punkty. Chyba tak. Ja pamiętam chyba z 2 kolejki czy 3 kolejki przed końcem bodajże było tak, że w Toruniu było na 0, jeżeli chodzi o bonusy chyba w tym sezonie, tak? To był ten sezon? Dobrze pamiętam? Nie pamiętam aż tak, musiałbym to sprawdzić. Tak, pamiętam, ostatni mecz jechali w Zielonce, tak mi się wydaje. Tak. A ty Golnicki w parze z Pedersenem właśnie. Tak, dokładnie. Tam 5-1 chyba raz wyciągnęli. No, a tak to rok temu Ostrów 0, Zielona, wcześniej 21, Zielona Góra 6 punktów spadła, 20 rok Row Rybnik 2 punkty, 19 rok Toruń 5 punktów też spadł. To był historyczny spadek, pamiętacie wtedy? Pierwszy historii. Mhm. Dobra, Piotrze, Mateusz Świdnicki. Łatwo jest zapytać, co nie wypaliło i dlaczego tak to wyszło, ale wygląda na mocno pogubionego zawodnika i pewnie jak na mistrza Polski juniorów, pewnie nie tego się spodziewaliście. Jak to wyglądało od środka? Bo nie będę cię pytał, czy zawiódł, czy nie zawiódł, bo Mateusz miał swoje problemy. Widziałem, to był najsmutniejszy człowiek, naprawdę nawet w parku maszyn chyba waszym, to tak na moje. A jak to od środka wyglądało? On się zmagał przez cały sezon chyba z problemami. Szczerze mówiąc, może ten początek troszeczkę tak zamglił to, co się zdarzyło później, no bo jeszcze ten wygrany bieg w Lesznie i taka nie najgorsza postawa, no ale później rzeczywiście w wykonaniu Mateusza to się bardzo posypało. Mi jest bardzo szkoda tego chłopaka, bo fakt, że mistrz Polski juniorów obowiązujący jakby w tym roku, co go też uprawniło do startu w cyklu indywidualnych mistrzostw Polski. Parę razy miałem właśnie z nim okazję porozmawiać tak na spokojnie, czy to przed jakimiś zawodami, właśnie po zazwyczaj to było ciężej, bo z wiadomych względów, ale on sam czasem mówił właśnie, wspominał, że jest pogubiony i nawet właśnie nie wie, gdzie szukać jakiegoś tam punktu zaczepienia, żeby rzeczywiście to wszystko wróciło. No ja temu chłopakowi życzę jak najlepiej i mam nadzieję, że niedługo się odbuduje i pokaże, bo to
z żużlem to też nie jest tak jak, nie wiem do czego to porównać, ale to jest bardziej jak, nie wiem, no z pływaniem, że jeśli tam się wejdzie na jakiś poziom, to nie powinno się tego zapominać i to jakoś tam powinno wrócić. No ale taka była sytuacja, a nie inna, no i no to też... A że ja zapytam, sorki, Rafał, że się wtrącę, a jak oceniacie Krzysztofa Kasprzaka na jego sezon? Warto było nie rozwalczyć aż tak mocno z Grudziądzem? Krzysztof Kasprzak to też miał być dla nas taki gwarant danego poziomu, no bo też wiadomo było, no to nie jest jak w piłce nożnej, w koszykówce czy w wielu innych dyscyplinach, że zawodników na rynku transferowych mamy setki czy tam dziesiątki, tylko no ten rynek był bardzo przetrzebiony, w szczególności dla zespołu, który awansował, no i z wiadomych względów czasu na skompletowanie tego składu miał niestety mniej, więc padł wybór na Krzysztofa Kasprzaka. Jaka to była decyzja, to też nie jest pytanie do mnie bezpośrednio, no bo ja też nie byłem odpowiedzialny za to, żeby KKA do Krosna sprowadzać, aczkolwiek też w paru momentach pokazywał się z tej dobrej strony, no i tak naprawdę no ta feralna sytuacja z Wacławem Milikiem, ta kontuzja, to też nam troszeczkę postawiło taki znak zapytania, bo nie wiadomo by było, jakby KK się zaprezentował w Grudziądzu chociażby, gdzie no przypuszczam, że byłby naprawdę wartością dodaną dla całego składu i no nie śmiem wątpić, że wówczas nasz zespół na pewno by powalczył o bonus, a kto wie, czy nie o coś więcej. Dobra, ja mam pytanie do ciebie, Piotrze, później, ale jeszcze Piotrek Świercz, pytanie z czatu. Czy jest szansa na powrót do Unitarnów, jeśli awansowałby do pierwszej ligi? Pozdro z Mościc, a ja dodam szerzej, w ogóle śledzisz teraz, co się dzieje w Tarnowie przez ostatni sezon, teraz co? Ogólnie śledziłem drugą ligę teraz, bo interesuję się tym po prostu. Nigdy nie mów nigdy, aczkolwiek, tak jak wcześniej wspominałem, w Krośnie czuję się jak w domu, jest mi tu naprawdę super i nie widzę podstaw żadnych, żeby zmieniać swoje otoczenie. Naprawdę osoby są tutaj w klubie takie, które chcą, abym został żużlowcem, więc dziękuję bardzo za to i postaram Piotr się... Piotr też? Piotrek też. Przypilnowałem, żebyś to Piotrek dostał też, Piotrze dostał laurkę. Tam tak. Mówiłem to właśnie w tym momencie, bo mi przez chwilę przerwało akurat. To dobra, odtworzy sobie potem. No tak, dobra. Ale jak coś było miłego, to bardzo dziękuję. Nie, nic miłego. Kamil, mówiłeś o tej metamorfozie GKM-u. Ja pamiętam po trzeciej rundzie nasz odcinek tutaj siedzieliśmy i ty mówiłeś tylko, żeby nie pytać o GKM, bo jest tak strasznie. No widmo spadku, teraz możesz to otwarcie powiedzieć, no przecież zaglądało tam jak... dzieci po cukierki w Halloween. Walczyli o spadek, cytując Roberta Kępińskiego. Dokładnie. I potem co, ten słynny mecz z Lubinem, to był ten przełom dla was? Tak wszyscy poczuliście, że kurczę, można? No właśnie, ja nawiążę do tego jeszcze wcześniej, bo tak naprawdę na to wszystko, co działo się w Grudziądzu na początku sezonu, na niekorzyść działała dobra sytuacja Celfast Wilków Krosno, no bo tam rzeczywiście zdawałoby się ten początek mieli naprawdę znakomity, no i trzeba było sobie powiedzieć jasno, że kolejny rywal się pojawił w trakcie sezonu, no i ten terminarz, prawda, no bo wydawałoby się, że na początku GKM miał te teoretycznie łatwiejsze spotkania, no i potem seria spotkań z gigantami całej BG Ekstraligi, czyli Betard Sparta Wrocław. I ten moment przełomowy to był ten moment, właśnie to było to spotkanie z Wrocławiem, tak mi się wydaje, bo wtedy Grudziądz u siebie pojechał nadspodziewanie dobrze i ogromna, niesamowita, wielka niespodzianka i przemiana całej drużyny podczas meczu z Platinum Motorem Lublin. Bo wszyscy w pewnym momencie oszaleli, jak okazało się, że nie jedziemy tylko o zwycięstwo i dwa punkty, jedziemy o pełną pulę, jedziemy o trzy, jedziemy o bonus nawet.
Wiele pytań padło pod adresem aktualnego już teraz drużynowego mistrza Polski. Co takiego stało się w tym Grudziądzu, że drużyna tak źle pojechała? No tam nie zadziałało nic, a z kolei w drużynie grudziądzkiej zadziałało chyba wszystko. No i to był taki ustawienie się na właściwych torach rzeczywiście. Kuba o tym wspomniał też, że Janusz Śliączka powiedział wtedy, że tak właśnie idziemy, tak pracujemy i tak jedziemy do końca, prawda? Więc no, to był na pewno moment przełomowy niezwykle i on przyszedł w najmniej oczekiwanym momencie. A Kamil, że ja może zapytam cię o jedną rzecz. Uważasz, że podziękowanie Norbertowi Krakowiakowi, uważasz, że, bo wielu krytykowało tę decyzję, tak? Że Norbert Krakowiak był młodym, ambitnym żużlowcem, który dał się dobrze poznać z dobrej strony, chociażby w zeszłym sezonie w meczu z Łukierzem Częstochowa, gdzie zrobił komplet 18 punktów, ale w czym rzecz? Ja mam wrażenie, że niektórym zawodnikom dało to jednak lekki spokój, tak? Że dało to spokój Glebowiczu Lunowowi na pewno, żeby jednak pracować i iść ku lepszemu. I teraz pytanie, czy faktycznie GKM zrobił błąd, pozbywając się Norberta Krakowiaka, czy jednak faktycznie tutaj ten spokój okazał się kluczowy do tego, żeby tu zostać w tej Ekstralidze? Wydaje mi się, że to nie był błąd. Podziękowanie Norbertowi nie było błędem. Błąd był popełniony nieco wcześniej. On był popełniony w okresie transferowym, gdzie gorączka tak naprawdę i bardzo duże emocje spowodowały, że był nadstan. To wtedy wydaje mi się, i tak można to dzisiaj podsumować, wtedy został popełniony błąd. I przyznam się szczerze, nie znalazłbym w sobie grama odwagi, żeby zdecydować, kto ma odejść. Albo i nie znalazłbym też grama odwagi, żeby stanąć przed tym zawodnikiem, tym już wybranym, i powiedzieć mu wprost, no słuchaj, no jednak nie. Wiesz, można było zostawić obu, ale wtedy czy ta rywalizacja by zrobiła dobrze klubowi? No właśnie, to jest na dzień dzisiejszy pytanie otwarte. No też nie dałbym sobie, że tak powiem, palca uciąć, że to mogłoby wpłynąć na drużynę albo nie. A dobra, a to teraz Piotrek, o tej rywalizacji. No, w Krośnie było kilku juniorów w tym sezonie. Wiadomo, najwięcej jeździli Denis Zieliński i Krzysiek Sadurski, ale była rywalizacja, czy to było tak powiedziane od początku, że słuchajcie, no tutaj stawiamy na tą dwójkę, a wy się skupcie na tej lidze U24, czy jednak skład był otwarty, że tak powiem? Nie, było powiedziane, że każdy tak naprawdę może jechać w wyjściowym składzie. Myślę, że na pewno jakaś tam rywalizacja była, bo taki jest sport i każdy chce się zaprezentować w najlepszej lidze świata. Więc myślę, że na pewno była jakaś tam rywalizacja, ale na pewno była ona zdrowa. Mhm. No to mogę powiedzieć. Pytanie tutaj z czatu jest do pana Kamila. Młody za mikrofonem pyta. Ma pan jakieś przecieki, kto będzie trenerem w Grudziądzu w 2024 roku? Chyba przecieków nie trzeba mieć, bo wszystkie znaki na niebie ziemi mówią, że chyba Robert Kościecha będzie trenerem pierwszego zespołu. Tak mam. A moja odpowiedź na to pytanie to tak, mam. Aha. Ja się tu produkuję, a ty Kamil wiesz. No. Ale on ma przecieki, to jest odpowiedź, nie? No dobrze, słuchajcie, no trochę takiego off-topu jeszcze. Piotrek Świerć to jest zawodnik, który nie wychował się od początku na żużlu, może nie wszyscy o tym wiedzą. Piotrek, opowiedz coś o tym i jak dużą częścią twoich przygotowań ciągle jest motocross, czy w ogóle jest, o może tak. Jakie to ma przełożenie i dlaczego akurat nie motocross, tylko żużel? Na początku ma to spore przełożenie, bardzo mi to pomogło, żeby wsiąść na motor żużlowy i jakoś zacząć. Teraz, szczerze powiedziawszy, mało co jeżdżę na motorze, ponieważ też w sezonie nie za bardzo było kiedy. Też często można sobie głupio kontuzję zrobić przy tym, nawet przy takich luźnych jazdach. Ale na pewno fajnie było zacząć przygodę najpierw z motocrossem, a później przejść tak naprawdę na żużel. I to tak naprawdę przypadkowo, bo miałem trening na motocrossie w Tarnowie, wtedy był akurat mecz i przyjechaliśmy pooglądać, ponieważ jeździł tam nasz znajomy Ernest Koza i tak się jakoś zaczęło, że chciałem się zapisać do szkółki i tak się od 2015, jak dobrze pamiętam, tak to się zaczęło.
Ale tę maszynę masz jeszcze do motocrossu w domu, czy już sprzedałeś? Mam motor, mam. Tak na zimę to sobie, na zimę właśnie chcę sobie pojeździć, ale w sezonie mało co jeżdżę tak naprawdę. Mhm. Powiedziałeś o tym, że to jest ryzykowne, bo był taki czas, że bardzo dużo, dalej to chyba tak jest, że bardzo wielu zawodników sobie zimę spędza na motocrossie. Ty jednak rozumiem, jesteś ostrożny, jeśli dobrze cię zrozumiałem, że wolisz pewnie... Nie, jest to ok pod kątem przygotowania do sezonu, tylko że na pewno trzeba mieć z tyłu głowy, żeby być przy tym ostrożnym, bo było głupio sobie można zepsuć początek sezonu. Mm-hmm. Mateusz Dziopa, witamy Mateusza na czacie, jest taki gość, on czasem coś skomentuje w telewizji. Do Piotra, dobrze, już wyczaił, że nie jest Piotr, Piotrek i Piotr. Do Piotra. Czy ściągnięcie Kamila Morydza byłoby wzmocnieniem dla Wilków i skoro tak, to kiedy zostanie wysłana oferta? Jakie pytanie. No. Ja wnoszę o usunięcie tego pytania. Tak, Kamil, jak ryknie, to w Poznaniu słychać. Także. Redaktor Dziopa pomylił odwagę z odważnikiem. Dobrze, możemy odpowiadać na niektóre pytania pomidor. Myślę, że się nie obrażą. Nie, to prowokacyjne. To my go znamy. Słuchajcie, Piotr jest też wielkim fanem skoków narciarskich i się udzielasz tam dość mocno dziennikarsko. To prawda, no tak, tak jakby cała ta moja przygoda dziennikarska, jakby przygoda ze sportem zawodowym zaczęła się właśnie od skoków narciarskich, bo jako właśnie taki z zamiłowania fan wychowany na Adamie Małyszu i na jego sukcesach, no to śledziłem przez lata i no to parę lat temu. Wymień podobieństwa tak? Teraz, podobieństwa między żużlem. Podobieństwa między tak. Żużlem, a bo ja jedno mam. Taka, bo nawet była taka sytuacja w tym sezonie, gdzie złapał mnie człowiek, zdaje się chyba z telewizji Eleven i powiedział, że ja nagrywam TikToki, a czy mógł, bo chyba przez Michała Korościela, który też jest dość mocno związany ze skokami narciarskimi, dowiedział się, że ja też się tym zajmuję, a jakbym mógł z tobą nagrać TikToka, gdzie byś właśnie powiedział, jakie są podobieństwa skoków narciarskich i żużla. No to spoko, no to strzeliliśmy. Więc jestem przygotowany do tego pytania, drogi Rafale. A ja się nie mogę. I mogę ci powiedzieć, że zarówno jedno i drugie to jest sport, który jest bardzo wrażliwy na warunki atmosferyczne, no bo tak jak w żużlu masz tylko oczywiście opady deszczu, no, które nieraz storpedowały zawody. Ja sobie przypominam ubiegłoroczne pierwsze podejście do finału w Zielonej Górze, który został pierwotnie odwołany i mówię oczywiście o pierwszej lidze. No i to była wycieczka tam i z powrotem niestety. No w tym roku też mieliśmy takie przypadki. No a w skokach wiadomo, to ten wiatr taką rolę odgrywa, gdzie tam jeśli mocnie zawieje, no to niestety nie polatamy. Druga sprawa. Tutaj na czacie fajnie piszą. No, nietypowe, bo nietypowe, no zdarzyło się naszemu mistrzowi świata Grand Prix, ale. Ale odhaczyć może to już. Ale to, no to jest racja. Ja sobie tak mówię, że albo nie, inaczej to powiem. No, w jednym i drugim, jeden i drugi sport jest bardzo ekstremalny. No, można się tak naprawdę przez jeden jakiś tam nieodpowiedni ruch mocno uszkodzić. No, wiemy, jakby i w jednym, i w drugim sporcie bywały wypadki, które po prostu przerwały kariery. Co jeszcze? No, obie dyscypliny myślę, że są bardzo popularne w Polsce. I nie są bardzo popularne na całym świecie, tylko po prostu uprawia je kilkanaście nacji, które mają bzika mniejszego lub większego na ich punkcie i to też myślę, że jest jakiś tam punkt wspólny. Mm-hmm. Zostaniemy, Piotrek, przy tobie, bo pytanie jest, że tak, bardzo, bardzo wyczerpująca odpowiedź. Ja szczerze powiedziawszy myślałem o tej jednej, pogoda, ale tutaj i Michał, i Matej, i ty... No, znaleźliście więcej tych podobieństw, także spoko. No jest Michał Korościel jeszcze, i tu i Piotr Bąk. Mm-hmm. Podobieństwa. Pytanie, tu nie też nie wiedziałem, czy Kevlar bardzo ciężko wcisnąć na siebie, jak wrażenia na motocyklu i czy będzie można obejrzeć dziś relację z tego, czyli jeździłeś. O, ktoś ma przecieki. O kurczę, to musi być jakiś insider. Na ten temat mógłby się wypowiedzieć mój mechanik Piotr Świercz.
Było kilka prób, kilka kewlarów, ale... Taki rozmiar, że XXXL akurat się tak. Zdołałem wcisnąć. Musieliśmy porozcinać. To zapnął, zresztą. Porozcinać troszkę musieliśmy, ale się wcisnął i jest potencjał. Jechał ślizgiem? Jeszcze nie. No nie, niech się Piotrek wypowie, bo ja tutaj jestem amatorem. Nie, no tak jak tutaj rozmawiałem z Piotrkiem, to... Pierwszy raz w sumie jeździł na motocyklu, więc jak na pierwszy raz było ok. Na pewno się stresował dużo podczas jazdy, bo było widać, ale ogólnie fajnie. Tor trudny, bo to pewnie wcześniej było, więc tor trudny, wymagający. Także... Beton. Nie słyszałeś, Piotrek, tak? Piotra wcięło. O, halo. O, jest. Jestem. Mówiłem, Piotrek, że tor trudny, także tym bardziej wymagający, krośnieński tor, więc tym bardziej plusy. Tor trudny, ale powiem wam z własnego doświadczenia. Jako człowiek, który po raz ostatni jednoślad z silnikiem pod tyłkiem miał w wieku 12-13 lat, myślę, to myślałem, że będzie dużo, dużo trudniej, a jakby tak od razu, no to wiadomo, no, wspaniały mój mechanik, doradca i trener w jednym wyjaśnił mi co do czego, co jest pięć i jak tą machinę w ogóle ruszyć. Pierwsze okrążenie było bardzo zapoznawcze, później już dowiedziałem się, że troszeczkę tam można tą manetkę odkręcić, no ale te pierwsze okrążenia były bardzo ostrożne, chociaż jeśli kiedykolwiek będę miał okazję, żeby to powtórzyć, to nie będę się w ogóle wahał i zrobię to. Ale Rafał, ty podobno też jeździłeś kiedyś motocyklem, także może też się pochwal, jak to było. Opowiedz. Jeździłem, było bardzo fajnie, już mówiłem to kilka razy paru osobom. Medali kiedyś opowiadałeś, pamiętam. No jeździłem i miałem kask, nie miałem kewlaru, miałem taki... Co to się zakłada pod kewlar, taki tutaj pajączek? Zbroja. Zbroję miałem właśnie. Kamil, zaraz ci oddam głos. No i jeździliśmy takie pokazowe kółka, to było... Tam dla sponsorów taki meeting i no jechałem tak szybko, że szybciej biegam, ale było fajnie. Dużo klubów się odezwało. Telefony były? Telefon dzwonił całą noc dzwonił telefon jak najęty. Potem jakby powstała trzecia liga, to już mają pierwszego zawodnika. Nie, telefon bardzo, bardzo często dzwonił, potem się okazało, że to budzik i powtórki budzik. Więc nie. No, fajna przygoda. Jedyne, co tak na poważnie wam powiem, że od tego momentu nabrałem szacunku do każdego, kto w ogóle próbuje jeździć na żużlu. Przyjeżdża 100 metrów z tyłu, ale jedzie i jak oni tam w czwórkę jadą, jak ja jechałem, pyrkałem do koła. Jak Baltazar Rąbka. I wbrew pozorom tam jest bardzo słaba amortyzacja, bo ja na twardym torze tarnowskim czułem bardzo mocno każdą nierówność. I wiecie, jak ktoś jedzie rowerem po asfalcie, to sobie jedzie i jest gładko. A tam niby beton, niby gładko, ale tam było każdą nierówność czuć pod palcami. Tak naprawdę czym szybciej, to mniej to czuć, więc... Czyli zawodnie jechałeś, Rafał. No. I miałem tego trenera. Weźmiemy cię na lekcję, będzie lepiej. Kamil, proszę, oddaję, bo chciałeś. No ja właśnie chciałem nawiązać do tych waszych jazd próbnych, bo szczerze powiedziawszy, ja też miałem okazję się przejechać i człowiek nabiera zupełnie innej perspektywy, a nadto nabiera naprawdę wielkiego szacunku dla tych wszystkich, którzy potrafią jeździć na takim motocyklu bez hamulców 120 i więcej kilometrów na godzinę, jeszcze mijać swoich rywali. Przyznam się szczerze, że czasami zorganizowałbym taką sesję dla wszystkich czasami krytykujących niektórych zawodników, kibiców, żeby mogli się po prostu przejechać i zobaczyć, jak to naprawdę wygląda. Ogromny szacunek dla wszystkich tych, którzy naprawdę potrafią się ścigać na tych motocyklach, dając nam naprawdę wielkie, czasami wspaniałe widowiska. A Rafał nie włączył sobie mikrofonu. Tak sobie podsumowaliśmy właśnie jazdy. Tak, sorry. Słuchajcie, no to dobra. To tak, mamy 50 minut, już sobie rozmawiamy. To jeszcze tak spójrzmy trochę w przyszłość, na to, co czeka wasze drużyny
wasze drużyny. No tutaj wiadomo, jak ten podział niepisany jest w tym programie. Piotrze, Piotrku, wasze nadzieje na ten przyszły sezon, bo pierwsza liga. Piotrek, już wiemy, że prawdopodobnie będziesz podstawowym juniorem, jeśli chyba dobrze patrzę i szacuję. To wasze właśnie nadzieje i oczekiwania, bo sezon chyba będzie trudny i bez takiego może wyraźnego faworyta w pierwszej lidze. Na pewno celujecie w awans. Piotrek pierwszy. Piotrek, to ja. Na pewno ciężka będzie ta liga. Pierwsza liga jest, cały czas jest ciężka pierwsza liga w sumie od wielu sezonów, ale na pewno naszym celem będzie, będą play-offy, a później wygranie tych play-offów, tak? Stadion mamy ekstraligowy, więc fajnie by było w tej ekstralidze zagościć najdłużej. Stadion się jeszcze rozrasta, Piotrze, z tego co czytamy. To prawda. No jakby został, nie tyle został rozstrzygnięty przetarg, co miasto Krosno, nawet nie tak, tylko po prostu zostały zorganizowane środki na to, żeby stworzyć kontynuację tej nowej pięknej trybuny i znowu dołożyć jakby kolejną cegiełkę do tego, żeby ten krośnieński ośrodek stał się coraz piękniejszy, coraz bardziej nowoczesny. No wiadomo, mamy ten najnowszy w Polsce park maszyn, jak to było mówione, no bo wybudowany przed tym sezonem, zupełnie zrekonstruowany. Ten, kto był w starym parku maszyn w Krośnie, wie, jak to wcześniej wyglądało, jak to wygląda aktualnie. Nowa trybuna, no i właśnie ta kontynuacja, no to też jest taka nadzieja, że jakby cały klub też przygotowuje się do tego, żeby rzeczywiście bić się o ten awans do PGE Ekstraligi, chociaż wszyscy muszą być świadomi tego, że no tak jak już panowie wspomnieliście, no ja tak kolokwialnie bym powiedział, no w pierwszej lidze nie jeżdżą byle pelikany, tylko to rzeczywiście są żużlowcy z krwi i kości i każdy z nich będzie walczył o to, żeby zdobyć jak najwięcej punktów dla swojej drużyny. Nowe stare twarze, stare chodzi mi o to, że jest Patryk Wojdyło, ale jest też Seifert Salk. No i jak to budowanie składu? Łatwiej się buduje chyba na pierwszą ligę niż na ekstraligę, będąc w pierwszej lidze. No to wiadomo, że ten klub, który awansuje do najlepszej ligi świata, no ma pod górkę, no bo rzeczywiście większość klubów już te, powiedziałbym, kręgosłupy i tych swoich składów już ma poustawiane, tylko czasem jakieś tam delikatne korekty są wprowadzane. Na rzeczywiście ten Beniaminek, no to ma pod górkę w tym sezonie. Rzeczywiście to jakby te prekontrakty z naszej strony się posypały, ale to też jakby świadczy o tym, że nasz klub nie ma żadnych problemów finansowych, wszystkie pensje są wypłacane na czas, no i też nie wiem, czy nie byliśmy pierwszym klubem w Polsce, który po tym sezonie, który właśnie mógł już te prekontrakty podpisywać, no z wcześniej wymienionego przeze mnie powodu. Tam jest wyraźny lider, twoim zdaniem, w tej drużynie? Wacław Milik, Salk, Berże? Szczerze? Myślę, że... To jest chyba, nie? Tak. To jest bardzo równy skład, a ja w tym upatruję tylko plusów, bo każdy też będzie mógł się napędzać nawzajem. No to nasza drużyna słynęła z tego, że rzeczywiście w tym stadzie tkwiła nasza siła i no być może ten sezon ekstraligowy nie poszedł po naszej myśli, no ale były te momenty, gdzie rzeczywiście było, czuć zresztą przez cały sezon było czuć ten team spirit, to nie jest tak, że tylko i wyłącznie w trakcie tych wygranych spotkań, co też zresztą Piotrek może potwierdzić, bo naprawdę wszyscy tam się bardzo dobrze dogadywali i no i ja mam nadzieję, no, nawet jestem tego przekonany, że tak będzie w przyszłości. Sekcja grudziącka, Kuba. Jak no wiadomo, no play-offy się marzą każdemu, tak? Panie Tarasenko, Max Frick, Kacper Kudra, mówi się o... Przesądzone są już właściwie transfery Jasona Doyle'a, Jamona Lidseya.
Ja bym się jednak skupił na Kevinie Małkiewiczu, ponieważ on pokazał jednak troszeczkę tego kawał dobrego speedwaya we Wrocławiu, tak? Wrocław, z tego co wiem, kusił go bardzo lukratywnym kontraktem. Z tego co wiem, chyba się nie ujął, nie wiem. Aczkolwiek no, mam wrażenie, jestem bardzo ciekawy tego zawodnicza, bo to byłby pierwszy, że tak powiem, zawodnik z tej stajni Roberta Kościechy, który tak stuprocentowej stajni tej Roberta Kościechy, który wypłynąłby na szerokie wody. Jestem naprawdę ciekaw tego zawodnika, bo jak pokazał, potrafi jeździć na żużlu, potrafi jeździć z zębem. A czy to było jednorazowo? No, jest w Niemczech takie powiedzenie, że jeden raz to żaden raz, aczkolwiek no zobaczymy. Mam wrażenie, że będzie to na pewno ktoś ciekawy, którego będzie można pooglądać, podziwiać w biegach numer dwa. Tak? Zobaczymy, też jestem ciekaw przenosin Jasona Doyle'a właśnie tutaj z Krosna. Jestem ciekaw tego, jak się odnajdzie na tym twardym notabene torze w Grudziądzu. Jeśli chodzi o Wadima Tarasienkę, też ciekawe. Spokojnie jestem, określić spokojnie o Marsa Afrika. To zawodnik, który wprawdzie po początku tego nie było widać, po początku tego sezonu, bo miał drobne problemy, ale potem jak już odpalił, to już jeździł swoje. No, co będzie, zobaczymy. Mam wrażenie jeszcze, bo też w ostatnimi czasy Beniaminek oczywiście ma trudno, aczkolwiek mam wrażenie, że Faluba z Zielona Góra to jest drużyna, która jednak najbardziej dotknęła, wie z czym się je tą Ekstraligę i na pewno to doświadczenie ekstraligowe będzie też sprzyjać na ich korzyść, że będą też bardzo mocnym, o ile nie mocniejszym jeszcze rywalem tutaj dla Grudziądza w walce o utrzymanie, bo powiedzmy sobie szczerze, Grudziądz pewnie będzie walczył w tym sezonie o utrzymanie tam wszystko. Ja powiem, że najważniejszą postacią w tej drużynie w przyszłym roku wydaje mi się, że będzie Kamil Moryc i zapytam tak, czy ten skład po prostu ułatwi porywanie tłumów i prowadzenie sekcji, jak to nazwać, sekcji dopingowej rozrywkowej z Mura. Ja będę mógł. Poważnie pytam cię o twoje po prostu oczekiwania. Tak, i ja całkiem poważnie powiem, że dużo więcej na ten temat będę mógł powiedzieć po 10 listopada. 10 listopada będziemy mieli podsumowanie sezonu GKM-u Grudziądz. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że najczęściej, kiedy pyta się o te plany na przyszłość w ogóle związane z GKM-em, z Grudziądzem i kiedy pada oczywiście informacja o tym, że będziemy walczyć o play-offy, tutaj powinno być takie specjalne miejsce na te wszystkie uśmiechy, hi, 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 ha, 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 no nie, ale to, co powiedział Kuba przed chwilą, za tym, żeby mocno rzeczywiście mówić już o tym, że trzeba się włączyć w walkę o play-offy, stoi jeden poważny argument i to jest nazwisko właśnie Kevina Małkiewicza. Wydaje mi się, że to będzie zawodnik, jeżeli idzie w ogóle o formację juniorską, ona na pewno zyska. Nie tylko poprzez nazwisko Kevina Małkiewicza, ale w ogóle będzie to jedna z ważniejszych, jedna z mocniejszych linii, jeżeli chodzi o całą PGE Ekstraligę i te lata, naprawdę lata ciężkiej pracy Roberta Kościechy powinny w końcu dać znakomite owoce. I pomijając te wszystkie właśnie plotki również transferowe w postaci australijskiej formacji zawodników w drużynie GKM-u, no to stawiałbym naprawdę na młodzież, która w przyszłym roku będzie siłą, będzie prawdziwą siłą drużyny GKM Grudziądz. Ja mam wrażenie, że GKM Grudziądz to tak co sezon to ma taki, jakby jest taka gra zawsze, gdzie się zawsze trzeba brakujące ogniwo tym młotkiem tam puknąć i to mam wrażenie, że w tym GKM-ie tak od sezonów jest, bo jak nie juniorzy, tutaj problem wystrzykuje, tak? Trzeba się z nim uporać. To seniorzy, to jakiś zagraniczny zawodnik, to kontuzje i zawsze coś przeszkadza temu GKM-owi w dążeniu do celu. Miejmy nadzieję, że to będzie sezon, w którym tych, że tak powiem, problemów nie będzie. No to będzie ciekawa na pewno rywalizacja, bo jest chętnych do play-offów zawsze sześciu, a dwóch nie może. Kamil, proszę. Tak, jeszcze pomijając w ogóle to, co powiedziałem przed chwilą odnośnie siły GKM-u Grudziądz i o juniorach, to wydaje mi się, że Grudziądz ma tą siłę również w kibicach, bo nie było chyba w tym sezonie meczu, w którym naprawdę praktycznie cały stadion zawsze tam jest. Ja wiem, że on jest malutki, kameralny,
ale to zwycięstwo również z Motorem Lublin spowodowało, że praktycznie do końca sezonu stadion był pełen. Także kibice to na pewno także duża siła drużyny. Mhm. Dobrze, Piotrek nam gdzieś zniknął, może zaraz się pojawi, ale w sumie zaraz zmierzamy ku końcowi. Piotrek, czego tobie można życzyć, czego byś sobie sam życzył na przyszły sezon? Jakaś średnia na przykład, jeśli w ogóle liczysz średnie, patrzysz na średnie swoje, jaka była fajna na przyszły rok? Czego mi życzyć? Na pewno zdrowia i myślę, że resztę sam będę potrafił wypracować w zimę i na torze. Więc przede wszystkim zdrowia. No to życzymy zdrowia. Piotrek Świercz, Celfa z Wilki Krosno i Piotr na chwilę zniknął, ale pewnie poszedł tak, szukać tak, swojej gitary. Gitary poszedł szukać, bo Piotrek wrócił do grania i ma do nas ciekawostkę gitarową. Oj, tak jest. No, czy ciekawostkę gitarową, to nie wiem, no ale pewna przemiła osóbka, którą z tego miejsca pozdrawiam, bo na pewno ogląda albo będzie oglądać powtórkę, zmotywowała mnie ostatnio, by do tej mojej zakurzonej pasji wrócić. Także niedawno wymieniłem struny, bo tak chwyciłem to moje wiosło po raz pierwszy od dekady i parę brzdąknięć i od razu właśnie poszła jakaś tam E czy G. No ale gitarka śmiga, nic tylko grać. No to super. Słuchajcie, równo godzina i minuta, więc pierwszy raz chyba mi się udało zmieścić w miarę w czasie. Jeszcze tylko na koniec ankieta. Kto z tej czwórki rozczarował najbardziej? I tak, Mateusz Świdnicki 65%, no tutaj jednak chyba bez niespodzianki. Gleb Czugunow 29% głosów i po 3% Frederik Jakobsen i Jason Doyle. Dziękujemy za wasze głosy w ankiecie. Ja ją w tym momencie zamykam. No i co? Bardzo dziękuję wam wszystkim za udział, za to, że znaleźliście trochę czasu. Mimo, że mogliście chodzić teraz z koszyczkiem za cukierkami i robić psikusy, to jednak woleliście pogadać o żużlu. Waszymi i moimi gośćmi byli dzisiaj Piotrek Świercz, zawodnik Celfa z Wilków Krosno. Dzięki, Piotrek. Dzięki bardzo wszystkim. I zapraszamy kiedyś ponownie. Piotr Bąk, rzecznik prasowy Celfa z Wilków Krosno, także z Krosna się łączący. Dobrze mówię? Piotka w cieło. Cieło, chłopaka. Pożegnacie się za niego. Piotra w cieło. Jakub Keller, przegląd sportowy, łączący się z nami z Kujawsko-Pomorskiego. Ten jest. Było mi bardzo miło, dziękuję bardzo za zaproszenie. No i Kamil Moryc, niezawodny, speaker GKM-u Grudziądz, Anno Domini 2024 też, tak? Dziękuję serdecznie wam wszystkim, panowie. No i oczywiście dla tych, którzy nieco podchorowani są, dużo, dużo, dużo zdrowia. Dziękuję obu Piotrom, tobie Jakubie również, no i oczywiście tobie Rafale. Wszystkiego dobrego również dla naszych widzów. Ja ale pytanie dziękuję. Nie odpowiedział, nie? No, pytanie nie odpowiedział. On sprawdził. Ja jakoś nie poczułem, że to było pytanie. Ja bardzo dziękuję, Rafał Martuszewski. Tyle na dzisiaj. Widzimy się najprawdopodobniej za tydzień, ale zawsze jak tak mówię, to potem jest za dwa tygodnie, więc ale plan jest taki, że za tydzień się widzimy. Będzie Leszno i Gorzów, także zapraszamy już dzisiaj. Dziękujemy. Zachęcam do zasubskrybowania kanału, jak zawsze. Ustawienia kciuka w górę i co tam się jeszcze na YouTubie robi. Można udostępniać w ogóle te linki. To będzie bardzo fajnie nam wszystkim, miło i przyjemnie. I sprawdziliśmy również, że można nam przesyłać kolumbijskie pesos. Tak. Czekajcie, bo jest Piotrek, na pewno się chciał jeszcze pożegnać. Piotrze, pożegnałem cię ładnie. Piotr z gitarą. Trzymajcie się. No, dzięki wielkie. Piosneczka na dziękuję koniec. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia. Dobrej nocy wszystkim, cześć. Podziel się z kolegami, czy...